Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam, z tym, że drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, to pozdrowienie ma troszeczkę już inny wymiar, a mianowicie jest to pozdrowienie na początku nowego miesiąca, etapu roku pańskiego 2022, na początku miesiąca maja. Zobaczmy, dokładnie jest pierwszy dzień tegoż miesiąca. Cóż to za miesiąc maj? No, oczywiście jest to cudowny miesiąc z wielu powodów. Jest to miesiąc miłości, jest to miesiąc życia, jest to miesiąc wiosny, jest to miesiąc budzącej się przyrody do życia. Jest to miesiąc, kiedy zaczynają kwitnąć wspaniałe kwiaty, drzewa puszczają liście, więc robi się naprawdę cudownie, jak to niektórzy mówią, że aż się chce żyć. Poza tym, jeżeli chodzi o ten miesiąc, jest to miesiąc matur, już niedługo, bo 4 maja maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości, od 4 maja do 20 maja, to jest właśnie ten czas egzaminów. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy będą zdawali tego rodzaju egzamin, żeby Matka Najświętsza, Stolica Mądrości, była obecna właśnie w takim momencie, kiedy ona jest tak bardzo Wam potrzebna. Oczywiście jesteście dobrze przygotowani, jesteście nauczeni, macie to wszystko, co potrzeba do zdania matury, no ale zawsze, jak to się mówi, takie wspomożenie z góry przyda się. Dlatego niech właśnie ten czas maturalny będzie czasem także obecności Matki Bożej Stolicy Mądrości. Poza tym, kochani, no właśnie dzisiaj 1 maja, jest to Dzień Świętego Józefa. Pozdrawiam wszystkie solenizantki Józefy i solenizantów Józefów. Jest to Dzień Świętego Józefa Rzemieślnika, a zatem człowieka pracy. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy pracują. A jutro, proszę Państwa, 2 dzień maja, jest to oczywiście wspomnienie Świętego Zygmunta. Kłaniam się też solenizantkom Zygmuntom i solenizantom Zygmuntom, ale jest to święto flagi, czy jak to woli, Dzień Flagi. Dlatego jest to taki dzień patriotyzmu, to właśnie w takim dniu, siostro, bracie, pomódl się za Polskę. 3 maja, uwaga, 3 maja to jest bardzo ważne święto, święto Matki Bożej Królowej Polski. Zobaczmy, mamy tutaj w obrazie tę figurę, czy tę, która takiemu dniowi patronuje i do której tak zawsze bardzo gorąco modlimy się, której polecamy te wszystkie nasze i dzienne, i nocne, i całodobowe sprawy. To jest właśnie 3 maja, święto Matki Bożej Królowej Polski. No i 4 maja, święty Florian. Pozdrawiam też solenizantów, Florianów i solenizantki, bo panie są też właśnie o takim imieniu. Jest to dzień strażaka, dlatego wszystkim strażakom życzę, żeby święty Florian był właśnie tym człowiekiem, był tym patronem, który Was szczęśliwie niechaj prowadzi do różnego rodzaju nieszczęść i który też niech szczęśliwie z Wami powraca. Ile razy wyjeżdżacie w takim samym składzie i w takim stanie wracajcie. Wszystkiego najlepszego życzę właśnie Straży Pożarnej, tej Straży Ochotniczej i tej Straży Zawodowej. Kochani, no właśnie miesiąc maj, jak wiemy, jest to miesiąc poświęcony, jak powiedziałam, Matce Bożej, dlatego też codziennie w miesiącu maju tak zwane nabożeństwa majowe, więc litanie do Matki Bożej śpiewana, ewentualnie recytowane. Zachęcam do osobistego odmawiania, do bycia w kościele na tak zwanym nabożeństwie majowym, bądź też, jeżeli Państwo sobie życzą, to gdzieś przy kapliczce, gdzieś przy drodze, przy krzyżu, żeby właśnie pokłonić się tej, którą tak bardzo kochamy i do której tak bardzo często zwracamy się w różnego rodzaju naszych sprawach, tych sprawach naszego doczesnego życia. Poza tym, jak wiemy, dzisiejsza, proszę Państwa, niedziela jest to 3. niedziela wielkanocna i taka niedziela jest niedzielą biblijną. Właśnie taka niedziela rozpoczyna 14. ogólnopolski tydzień biblijny, 14. Zobaczmy, już tyle razy żeśmy brali do ręki Pismo Święte, o właśnie taką świętą księgę, nie tylko dlatego, że mamy zadane za pokutę, czy jakieś tam inne okazje, ale że właśnie mamy taki tydzień, jest to jednocześnie tydzień, zwłaszcza dzisiejsza niedziela, jest to też czas, kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy mówimy o tak zwanym czytaniu narodowym. Czytanie narodowe, więc wszyscy czytamy. Wszyscy czytamy, takie pospolite ruszenie. Jeszcze raz zachęcam, bierzemy do ręki Pismo Święte i z tym pismem zaprzyjaźniamy się nie jako lekturą, która ma jakiś tam charakter rozrywkowy czy historyczny. Owszem, jest to historia naszego zbawienia, ale przede wszystkim jest to właśnie spotkanie z Chrystusem, spotkanie z Bogiem, żywym Bogiem poprzez Jego Słowo, które jest kierowane do nas. Ten tydzień, 14. tydzień ogólnopolski ma swoje hasło, a to hasło, proszę Państwa, brzmi następująco. Posłanie z darem
obszarem pokoju Jezusa Zmartwychwstałego. No właśnie, jesteśmy w okresie wielkanocnym, tak, zakończyliśmy oktawę świąteczną, byliśmy w niedzielę, tak zwaną niedzielę Miłosierdzia Bożego, mieliśmy tydzień Miłosierdzia, który zakończyliśmy, a teraz mamy ten okres wielkanocny, tak zwany też mamy Chrystofanię, kiedy to Chrystus ukazuje się po swoim zmartwychwstaniu, jak wiemy, niewiastom, świętym niewiastom, ukazuje się apostołom i wielu, wielu innym ludziom, a na koniec świętemu Pawłowi, który o sobie powiada bardzo skromnie, jako poronionemu płodowi. Właśnie tak święty Paweł twierdzi o sobie, że ukazał mnie się jako właśnie temu poronionemu płodowi. Właśnie zatem to hasło ma wymiar wielkanocny. Posłani z darem pokoju Jezusa Zmartwychwstałego. Jesteśmy posłani. I tutaj, kochani, to hasło ma w tym czasie, który obecnie przeżywamy, taki szczególny wymiar i szczególne znaczenie. Mam na myśli oczywiście, myślę, że Państwo też, wojny na Ukrainie. Zobaczmy, ta wojna wciąż ona jest taką wojną niszczycielską. Giną ludzie, niewinni ludzie. No i oczywiście też my tego doświadczamy. Dlatego właśnie o ten pokój modlimy się. O ten pokój w naszych sercach. O ten pokój w naszej kochanej ojczyźnie, ale nade wszystko ten pokój w Ukrainie, żeby ten pokój zaistniał, żeby ten Chrystus, który pozdrawia apostołów tymi słowami pokój wam, żeby to pozdrowienie zostało przekute w tę codzienność, o którą modlimy się i której sobie wzajemnie życzymy, a zwłaszcza której to sobie życzy naród ukraiński. Posłani w pokoju z Chrystusem zmartwychwstałym. Ten właśnie Chrystus zmartwychwstały przynosi nam pokój, niezwycięstwo, śmierci, piekła i szatana, ale jest też właśnie tym, który tym pokojem obdarza. Dlatego o taki pokój módlmy się, o takiego pokoju sobie życzmy. I mamy nadzieję, że Chrystus, Książę Pokoju, bo tak też Jego określamy, tego pokoju nam nie będzie żałował, że tym pokojem nas obdarzy, tym pokojem, który jest, jak wiemy, bardzo mocno zlekceważony, bardzo mocno niszczony, bardzo, bardzo mocno odsuwany gdzieś daleko, a w to miejsce wprowadzana jest ta wojna, ta tragedia, która dotyczy ludzi żyjących na początku XXI wieku, a zwłaszcza naród ukraiński. W jaki sposób, wciąż to podkreślam także nas. Kochani, dzisiejsza Ewangelia, którą byśmy ewentualnie wysłuchali, nie zrobimy tego, ponieważ czas antenowy nie pozwala, ale polecam jako zadanie domowe. Jest to Ewangelia świętego Jana, rozdział 21, fragment od pierwszego wiersza do 19 wiersza. Ten właśnie fragment Ewangelii dzisiaj usłyszymy w Kościele, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy. Gdy byliśmy w Kościele i też właśnie ten fragment był czytany. Kochani, jeszcze raz, posłani z darem pokoju Jezusa Chrystusa. Ten dar pokoju Chrystusa niech będzie naszym darem. I my tym darem dzielmy się, z tego daru cieszmy się i módlmy się o ten dar, żeby to był dar, którego weźmiemy i którego zaprosimy do naszego serca, do naszej ojczyzny, do naszych rodzin, do współczesnego świata, jak powiedziałem, wieku XXI. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy miesiąc, nowy tydzień, który dzisiaj rozpoczynamy. Zostańcie z Bogiem.